Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. O Stworzycielu Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, niebieską łaskę zesłać racz, sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan i Najwyższego Boga dar, Tyś namaszczeniem naszych dusz, zdrój żywy miłość ognia żar. Ty darzysz łaską siedmiokroć, bo moc z prawicy Boga masz, przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej i wątłą słabość naszych ciał pokrzep słodyczą mocy Twej. Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz. Niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj by i Syn poznany był, i Ciebie, jedno tchnienie dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen. Pokój Wam, nie bójcie się, to ja jestem. Alleluja. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, co niewzruszenie trwa przez wieki. Jak góry otaczają Jeruzalem, tak Pan swój lud otacza teraz i na wieki. Nie zaciąży berło bezbożne nad losem sprawiedliwych, aby prawi nie wyciągali rąk swych do niegodziwości. Panie, czyń dobrze dobrym i ludziom prawego serca, a tych, którzy schodzą na kręte drogi, niech Pan oddali razem ze złoczyńcami. Pokój nad Izraelem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pokój Wam, nie bójcie się, to ja jestem. Alleluja. Izraelu, złóż nadzieję w Panu. Alleluja. Panie, moje serce się nie pyszni i nie patrzą wyniośle moje oczy. Nie dbam o rzeczy wielkie, ani o to, co przerasta me siły, lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę. Jak dziecko na łonie swej matki, jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza. Izraelu, złóż nadzieję w Panu, teraz i na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Izraelu, złóż nadzieję w Panu. Alleluja. Niech wszystkie stworzenia służą Tobie, Boże, bo na Twój rozkaz powstały. Alleluja. Godzien jesteś, Panie i nasz Boże, otrzymać cześć, moc i chwałę, bo Ty stworzyłeś wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone. Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś ich królestwem i kapłanami dla naszego Boga i będą panować na ziemi. Godzien jest baranek zabity wziąć potęgę, moc, mądrość i bogactwo, cześć, chwałę i błogosławieństwo. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech wszystkie stworzenia służą Tobie, Boże, bo na Twój rozkaz powstały. Alleluja. Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha. Wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Duch Pocieszyciel, Alleluja, Alleluja. Duch Pocieszyciel, Alleluja, Alleluja. Wszystkiego was nauczy. Alleluja, Alleluja. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Duch Pocieszyciel, Alleluja, Alleluja. Moc Ducha Świętego stąpi na was i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. Alleluja. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Moc Ducha Świętego stąpi na was i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. Alleluja. Oddajmy cześć Chrystusowi, który sprawił, że Jego wierni są uczestnikami Ducha Świętego. Wołajmy do Niego. Wysłuchaj, Panie, naszą modlitwę. Ześlij od Ojca Ducha Świętego na Kościół. Niechaj Go oczyszcza, umacnia i rozszerza. Wysłuchaj, Panie, naszą modlitwę. Panie, mocą Ducha kieruj tymi, którzy sprawują rządy nad nami. Niechaj będą Twoimi sługami dla dobra wszystkich. Wysłuchaj, Panie, naszą modlitwę. Ześlij swego Ducha, Ojca ubogich. Niechaj wspomaga tych, którzy żyją w niedostatku. Wysłuchaj, Panie, naszą modlitwę. Błagamy Cię za wszystkich szafarzy Twoich świętych tajemnic. Niech zawsze trwają wierności. Wysłuchaj, Panie, naszą modlitwę. Doprowadź dusze i ciała zmarłych do pełni odkupienia, jakiego dokonałeś swą męką, zmartwychwstaniem i w niebowstąpieniem. Wysłuchaj, Panie, naszą modlitwę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, niech Duch Święty przybędzie, aby w nas zamieszkać i uczyni z nas świątynię swojej chwały. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
Amen.